Dobrze, panie. Nie wiedziałem, że też do 30 zrobił sobie paka, tydropaka, i zrobił sobie grubera, także zobaczymy. Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Krzychu. Dawno się nie słyszeliśmy. Do tego filmu, który dzisiaj właśnie wam nagram, zbierałem się już dłuższy czas. Zawsze coś tam wypadało, a będzie to, słuchajcie, taka ciekawostka, mianowicie Ursus C330 Turbo, czyli ciapek turbo, plus jeszcze przyczepa własnej konstrukcji. Sam ciągnik jest ciekawostką, to już opowie właściciel może o nim, jak dojedziemy. Jakby rzeczą zasługującą na pochwałę jest to, że ten mój znajomy uległ wypadkowi, rębak do gałęzi urwał mu rękę i jedną ręką jest w stanie mieć swój mały warsztacik i zorganizować sobie pracę na tyle, żeby i pracować, bo ma swoje gospodarstwo nieduże, ale także, słuchajcie, pracuje, jeździ kombajnem w dużym gospodarstwie, jeździ ciągnikami, John Deere'ami, chce jakieś swoje hobby realizować i chwała mu za to, także zasługuje na mega pochwałę z naszej strony. Może ktoś z was będzie chciał przerobić swoją 30-tkę, także podejrzy się, zobaczy, jak to wygląda. Może, nie wiem, może Jarek Ogarek przerobi swoją 30-tkę. Sezon jest taki, jak widzicie, że ta pogoda nas nie rozpieszcza, w sensie dawno tak nie było, żeby nie było jakichś tam mrozów, trochę śniegów i tej wody strasznie mało, ale to może zostawmy na inny odcinek. Dzisiaj skupmy się na tych właśnie maszynach. Także słuchajcie, widzimy się na podwórku u Piotrka. Pozdrawiam na początku oczywiście Chestera, całą załogę z Przemyśla. Słuchajcie, jesteśmy już u Piotrka na podwórku. To jest właśnie Piotrek, przedstawiam wam, cześć. Nie spodziewałem się tego ciągnika, w jakim stanie go zastanę, ale zobaczcie, jak ta 30 wygląda. To jest Piotrek. Trochę brudna, nieumyta, no ale... I który to jest rocznik, powiesz raz? 78 rok produkcji, zobaczcie, jak to wygląda. Koguty bomby ma elegancki, dlatego pewnie wszystko działa. Pokażemy wam zaraz w środku. Ale co jest jeszcze ciekawostką, czego się nie spodziewałem. Piotrek zrobił do niego także tura samemu. Trzysekcyjny, zobaczcie, jak można samemu sobie zrobić. Z prostych, nie muszą to być John Deere, nie muszą być Casey, nie muszą być New Hollandy. I jak coś może fajnie wyglądać, zobaczcie, trzy sekcje. Elegancko, wyprowadzone, wszystko normalnie wygląda, jakby było fabrycznie robione. Jeszcze jest niepodłączony, bo tam na razie tego nie używa, ale z czasem będzie krokody. No, czyli kurczę, ja tu widzę cię, że ty powinieneś tam otworzyć jakąś niedużą własną... Ksenonie włożone, ale wymienili na zwykłe żarówki, bo były ciut długie te ksenony i w podnicę wchodziły. O właśnie, czyli oświetlenie ksenonowe. Było, ale są za długie żarówki i muszą być zwykłe fajlenki włożone. Właśnie, zobaczcie, jak on fajnie mega wygląda. Kurde, no jestem zachwycony normalnie, jak można coś zrobić. Zobaczcie, jaki kominek z fasówki elegancki wychodzi. Tu jest właśnie turbina, o której wam mówiłem. Od czego, Piotrku, jest to turbo, powiedz? Turbo jest od samochodu, ale nie będę zdradzał od jakiego, bo to tajemnica. Trochę wiedza też kosztuje. Dokładnie. Także możemy pokazać. Jak wygląda dalej z tej strony tutaj? Filtr sosnowy, który zasysa to wszystko. Co widzimy? O, za drugiej strony wam pokażę. Tak wygląda turbo i tak wygląda kominek elegancki. Aż jestem zaraz ciekawy, jak to gwizdzi, ale naprawdę z tego tura jestem mega zaskoczony. Wspomaganie, zobaczcie. Cyk. Mamy i to wszystko Piotrek sam obmyślił i sam zrobił. Wygląda to normalnie, kurczę. Mało tego, jeszcze jest zrobiony rewers. O właśnie. Jest przód, tył. Mało tego. I piszczy, słuchajcie. Światło wstecznego i piszczałka. I światło wsteczne i sygnał, że cofa do tyłu. No niesamowite rzeczy, słuchajcie. Zobaczcie, jak deska rozdzielcza jest rozwiązana. Ozetora kierunki, cyk. Tak jest. Mało tego, jest na wejście, na zapalniczkę, na USB. U góry jest radio. No właśnie, zaraz do środka wejdziemy, zobaczymy. Ale rewers też fajnie wygląda, zrobiłeś sobie. Bardzo fajny, do tyłu, do przodu. Kurczę, do tyłu sobie wrzucasz tylko i... Teraz to na polowe, bo musiało być sprężyna. No dobra, ale fajnie rozwiązane to jest. I czujnik cofania tą zwłoką masz, aha, jako. Wszystko da się zrobić, widzicie, a nasi konstruktorzy Ursusa takiego czegoś nie widzieli. Tu jest półeczka, zobaczcie. Gdzieś radia jeszcze mega pewnie do oświetlania, przyciski są zrobione. W środku wam zaraz pokażę, jak wejdę. Siedzenie też jest tak, no, jakieś fajne, wygodniejsze. No ale te kupce się nie nadają.
Dokładnie. Z drugiej strony obejdziemy sobie, słuchajcie. Tu jest, zobaczcie, joystick do tura. Trzysekcyjne. Elegancko na razie Piotrek nie używa krokodyla, bo nie ma takiej potrzeby po prostu. No ale jest możliwość, tutaj sobie może podłączyć w każdym momencie kabelki trzecią sekcję. Tutaj mamy przyciski też jakieś, zobaczcie tu. Radio właśnie też widzę, że takie jakieś zrobione przez ciebie, praktycznie jakieś proste na kada mikrokarta i ta muzyka sobie gra. Tak jest. Proszę bardzo, słuchajcie. Bo mi tłumaczyłeś, dlaczego tak rozwiązałeś, ponieważ mówiłeś, że kupne tury by pomagały jakiś przeróbek, tak? To znaczy jest kabina szersza i prawidłowo słupki powinny być wyłonione ze skrzynią. A u mnie jest wszystko wysunięte do przodu, bo jest kabina, jak wspomniałem, szersza i dlatego taka modyfikacja, że musiały być wyspawane sanki. No właśnie, zrobił sobie sanki pod spodem, także całe mocowanie tego tura. Jeżeli komuś się chce, zobaczcie, co można zrobić, nie? Jak masz coś pomysła i wenę, no to... Oczywiście, no ale też musisz chcieć, bo dla ciebie to sprawia pewną trudność, bo wiadomo, że już nie musisz sobie coś przykręcić, żeby coś ten, albo ktoś ci chciałby ewentualnie pomóc, a ile to wymaga pracy, żeby, słuchaj, żeby to... Świeta pominęła, to jest ładnie, odma ładnie zrobiona. Dokładnie. No dobra, fajnie, może odpal, Piotrek, posłuchamy, jak to właśnie pracuje. Jestem też mega ciekawy. Zimny, więc nie będziemy gazowali. Teraz słuchajcie, jak widzę turbo. Kapitalna sprawa. Ciekawe, powiedz, jak oceniasz, ile by to więcej mogło mieć koni z tą turbiną? Ja myślę, że jak ktoś obejrzy ten film, to może zorganizujemy jakąś hamownię, jak żeby z Perkinsem porozmawiać. Wyraźnie słychać gwizd turbiny, słuchajcie. Albo im strzelać dawki i tak dalej? Można, jeśli rozciągnę tam delikatnie wyjść. Olej napędowy jest w cenie. Słuchaj, zamkniemy maskę, ładnie wygląda w tym. Mówi teraz Piotrek, że będzie kładł nowy lakier. No, natura. Natura. Bo też mam jeszcze w planach przerobienie w ogóle nową eurorampę, żeby zrobić. Żeby były te kości to czyszczą, wyładowywały. Tak, bo ona wydaje mi się ciutkę szersza niż normalna euroramka. To by to był ten SMS, czy coś w tym sobie, tak, czy nie? Nie, normalna euro. Euroramkę, tak. Czy może tutaj na czapku inaczej wygląda po prostu, wiesz? Te powinny być tu mocowane w tulejkach, nie? No i kości od tego powinny iść tu całe ten, ale na takie miałem elementy, takie się zrobiły. Zawsze można poprawić po prostu, oczywiście, nie? Oczywiście. Słuchajcie, pójdziemy teraz, bo ja też nie wiedziałem, wiedziałem, że Piotrek robi sobie nową przyczepę z rozrzutnika przerabia, ale nie wiedziałem, że do tej 30. Cała nowa od podstaw. Od podstaw nowa? Calutka nowa od podstaw. O, widzicie, byłem w błędzie, zaraz ją zobaczymy. Jest w trakcie produkcji, ale nie wiedziałem, że też do 30 zrobił sobie paka, hydropaka i zrobił sobie grubera, także zobaczymy, wrócimy do dźwięka za chwilę, słuchajcie. Zobaczycie, że naprawdę w niedużym gospodarstwie można sobie samemu coś zrobić, jeżeli tylko ma się ochotę i nawet ciapkiem sobie to ciągać. Zobaczcie, tak wygląda gruber wymyślony przez Piotra. Wykonany od podstaw sobie własnymi siłami oczywiście, nie? Czyli łapy kupił i tak wymyślił taką sprawę. Jak sobie ta 30 w tym gruberze radzi, powiedz? No
radzi, słuchaj, to może powiedzieć, że 5 lat nie pociągnie, bo są 4 oryginalnie, tak, nie? Aha. Ja zrobiłem na 5, tylko co, te ścinacze są nieoryginalne. Mniejsze jakby? Tak, mniejsze są ścinacze, ale są za pod wysokim kątem, on bardziej tak trochę rydli. Ale są oryginalne, kupione, kwestia tylko przełożenia. Czyli okazuje się, że 30 może spokojnie zobaczyć chodzić sobie w gruberze. Tak, to jest kątownik, zaczepiany był ładnie na tym. Zahaczany, jako ala wuka, jeszcze można było równać. Pójdziemy do kolejnej maszyny, którą sobie zrobił, słuchajcie. I zobaczcie, jaki hydropak. Do 30. I siewnik 2,70. Nie, 1,80. Do sieroki był. Na 1,80, tak? Ale to też siewnik przerabiałeś samemu jakoś? Siewnik to stary konny, tak. Aha, no ale słuchaj, no jeżeli... No to też musiałeś go przerobić w jakiś sposób wcześniej, nie? I maszy wałek. Ustawia sobie głębokość tutaj. Tak jest, to był siłownik, tutaj jest zdjęty na zimę. No właśnie, siłownik, żeby siewnik do góry podnosić, tak, także... Ładne haki, wszystko ładnie się podnosi. Jeżeli ja tu nie będę widział kilka tysięcy łapek dla Piotka, to was chyba zamorduje. Zobacz, ile włożył to pracy. Ułożyskowane, wszystko elegancko. Tak, musi się kręcić, musi chodzić. Kurde, chyba Piotrek następną rzeczą, którą przerobić, to będzie napęd w tym czapku chyba. Już był rozmyślany kilka razy, ale to za duża inwestycja, żeby napęd zakładać. Za mały silnik, a za duża inwestycja, bo za taki przedni napęd to tu... trzeba około 8-10 tysięcy wydać. No ale to już chyba, wiesz co, to chyba by było takie po prostu tylko jako bardziej ciekawostka niż by... Ciekawostka, ale może ciągnik tak zostanie tu do końca, także może coś z czasem się... wymyśli, bo może jakiś patent własny się wymyślił. Tutaj po prostu sobie ultimator przerobiłeś z tyłu wałki do ciągnika, tak? Przy duży, przy pracy z turem, no jednak 37 ma bardzo lekki, a powiedz mi, ile udźwigu ten tur ma, jak liczysz? Ja wie tak, tego to Big Bang Sumy sobie bierę na widły sobie jeszcze, także Big Baka 500 kg też udźwignie, a tak ile sam konkretnie podniesie. No ostatnio nawet siano kiszonkę podnosiłem, no to jedną belkę polio, na drugą była cięższa, to tył znosiło bez balastu. Aha, no ale w sensie dał radę podnieść, nie? Kurde, normalnie ile? Jeszcze pół GoProtowy. Co musi zrobić? Idziemy teraz do przyczepki. I teraz to mówisz, że robiłeś od zera od podstaw też. Od zera od... Ja myślałem, że przez rozrzutnika albo z czegoś. Nie, tu na dalekim przygodniu podstaw nie odczuwalne, także już się wzmocnienia trzeba robić takie rzeczy. A, czyli będzie ekipowała na trzy strony? Wszystko ładnie. Rama, zobaczcie, wszystko. I zobaczcie, burty, tutaj o burty, ładnie, zawiasy już te... Zawiasy ładnie z tą masą uszczelniającą. Wola im tak stała między profil a blachę. Ale mi chodzi o samo, wiesz, zamknięcie, że już na ten nowy typ, żeby tak, uchylane burty były. Tak, jest dolne otwieranie. Ładnie się otwiera. Ładnie się zamyka. Delikatnie, nawet lepiej jak w niektórych przyczepach tych tańszych firm, nie? Bo balony mogą być za liche. Trochę za masywna wyszła ta przyczepa, no ale zobaczymy, jak to będzie się sprawować. I powiedz mi, jak szacujesz taki koszt na przykład, żeby w pieniądzach te przyczepy, nie licząc swojej pracy, Piotrek? Nie licząc mojej pracy, to na samym wykluczeniu z trójkątami z pandeką, to 10 tysięcy mnie wyniesie ta przyczepka. 10 tysięcy, no czyli ja myślę, że naprawdę taka przyczepa z plandeką, z wszystkim, to naprawdę kosztuje dużo, dużo, dużo więcej pieniędzy. No, to ukrywaj, to jest 180, rama gruba. Nie, słuchaj, mogła być trochę cieńciejsza, bo mogła być 140, ale daki na kierownik jest razem, taki sobie kupimy. Piotrek, tutaj też planujesz, żeby ta górna burta się otwierała na dwa razy, jak ty przyczepach, tak? Tak jest, wszystko już są. O, tu mamy nadstawki, zobaczcie. A co będziesz robił kolejnym? A może nie będziemy zgadzali od razu. A właśnie, może nie wszystko od razu. Jeżeli będzie dużo łapek lub będziecie coś chcieli wiedzieć dokładnie, jak Piotrek zrobił, rozwiązał przy ciągniku, bo przy innych maszynach, to się przyjedziemy jeszcze raz do Piotrka i Piotrek, podejrzewam, że może nie jak 200% tajemnicę wam powie, ale będzie się starał pomóc. Może będzie zarys jakiś, o. Dokładnie, dokładnie. Jak to zrobić, ale zobaczcie, no tutaj wszystko masą pouszczelniane. Na pewno będę się starał, jeżeli tylko czas mi na to pozwoli, słuchajcie, żeby wam pokazać, jak przyczepa będzie już skończona, wymalowana i tak dalej. Bo to też będzie na pewno fajny efekt. Na razie nie będziemy tutaj może dywagować, jaki kolor będzie miała, po prostu się okaże. Pokażemy na drugiej, ale to...
czają wyciągnąć. Ty masz jeszcze jedną, ale też taką, czy? Dłosiówkę. Dłosiówkę i też robiłeś sam? Czy tylko remontowałeś? Ja ją odmalowałem sobie, nie? Aha, remontowałeś po prostu. Odtegowana, No, ale przerabiałeś też jakieś, jeśli chodzi o... Nadstawki tylko sobie dorabiałem, plandekę. Plandeka to była płaszcza kupiona sobie sam, bo przerabiałem ją, by było wszystko ładnie. Snelarz do plandeki też sobie sam spawałem, także... I pan za plandekę powiedział, no to... Za głowę się zapałem, to sobie kupiłem płaszcze. A ile powiedział ci za gotową plandekę? Zakładał do 12 przyczepy, wziął 900 zł. I przy okazji, bo to nikt mi złapił wymiary na tą przyczepę, to mi powiedział 900 zł. No to za 900 zł to ja sam zrobię. A po drugie, nawet tego, to drugi taniej się zaoferował. A ile ci wyszło na przykład zrobienie samą takiej plandeki? Około 500 zł. Czyli 4 słówki w kieszeni. 4 słówki w kieszeni. Które można przeznaczyć sobie gdzieś tam na jakieś inne dalsze, że tak powiem, ten. Czyli zrobiłeś te nadstawy, plandekę. Balkonik, przerobiłeś sobie, tak że widzicie. Wejdę może do środka. Deska szeroka jak jakimś tym. USB. Proszę bardzo, cyk. Zjazd do zapalniczki. Kierunek spacji tutaj gaz. Nie no, super. Głośniki. Ale tutaj zobaczcie jak przerywany jest mechanizm. Że sobie piszczy przy cofaniu, jak kombajn Holanda. Dołóż gazu troszeczkę. I zobaczcie, palimy z kluczyka. Jak jakajsa. Będziemy mocno gazować, bo jest zimny silnik. Tu masz oświetlenie kabiny, tak? Oświetlenie kabiny przyciskiem. A to? Radio. A. To było właśnie radio, włączenie radio, zobaczcie. I piszcze fajnie, zobaczcie. No, słychać wyraźnie ten gwizd, nie? No garażu wiemy. W tym tunelu, co się jedzie pod autostradą, by było fajnie gwizdałoby, nie? I gasimy normalnie kluczykiem. A gałką. Włączymy dmuchawę, żeby wszystkich tajemnicy, że tak powiem, nie zdradzać. Tak jest, tak jest. Także słuchajcie, zmontujemy filmik, czekamy na wasze łapki w górę dla Piotrka. Za jego chęci przede wszystkim i za to, co ile pracy w to wszystko włożył. Ja za chwilę zrobię zdjęcie na miniaturkę. A jeżeli będą pod filmem jakieś pytania, także słuchajcie, liczę na wasze łapki dla Piotrka. Trzymajcie się, do zobaczenia, mordy, cześć.